Rzeczywiście sytuacja szpitali wszystkich jest trudna i każda jest specyficzna dla danego miejsca. Inne problemy mamy my w Bieszczadach, w Ustrzykach Dolnych, inne problemy są w Lesku, inne macie Państwo w Sanoku. Ale tak naprawdę to są problemy nas wszystkich, bo każdy z nas jest potencjalnym pacjentem. Jeśli na poziomie naszego regionu i południa naszego województwa nie stworzymy jakiegoś takiego modelu, który rozwiąże te problemy nie na chwilę, nie doraźnie, nie do jednego programu naprawczego, nie do programu naprawczego dla jednego szpitala, dla drugiego, czy wspólnego dla trzech szpitali. Na pewno potrzebujemy rozwiązań systemowych. Ta formuła, o której myśleliśmy jako połączenie, model połączenia właśnie tych trzech szpitali w ramach powołanego Związku Powiatów i stworzenie tak naprawdę jednego szpitala w trzech miejscach, który zabezpieczyłby mieszkańców Bieszczadów oraz odwiedzających turystów. Jakie będziemy mieć z tego korzyści? Przede wszystkim zostawimy w miejscach docelowo to, co jest niezbędne do zabezpieczenia pacjentów. Co innego potrzebują Ustrzyki? Na pewno potrzebujemy tam opieki długoterminowej, na pewno potrzebujemy oddziału, który zabezpieczy nas urazowo-ortopedycznie. Mamy wyciągi narciarskie, mamy rozwijającą się turystykę górską. I to jest nieodzowne, że to musi być. W każdym szpitalu musi być stworzone coś, co zabezpieczy nas jako mieszkańców trzech powiatów. I o to też musimy zabiegać. Pozwoli nam to przede wszystkim zredukować koszty, zmniejszyć koszty też i administracji, koszty zarządu, które uważam, że w chwili obecnej naprawdę są już okrojone do granic możliwości. Przy spłaszczeniu wynagrodzeń, płacy minimalnej, to praktycznie możemy mówić w tej chwili, że pracownicy administracyjni zarabiają minimalne wynagrodzenie bądź ciut wyżej. Więc to są wszystkie problemy, które rzeczywiście gdzieś tam się stworzyły, gdzie dwa lata temu o nich żeśmy nie rozmawiali w ten sposób. Na co ja liczę? Rząd obiecywał systemowe rozwiązania na poziomie centralnym jak fundusz dla modernizacji szpitali. I myślę, że to jest taki krok, o którym należy przypominać posłom, którzy reprezentują nasz region, że póki co tego nie ma i jakoś przestało się o tym mówić. Na pewno taki fundusz pozwoliłby rzeczywiście, żeby doposażać te szpitale na miarę ich potrzeb, robić to systematycznie i nie obciążać tym budżetów ani gmin, ani powiatów. Do tego czekamy na kolejny pomysł rządowy, jak fundusz poręczeń. Właśnie fundusz poręczeń, czyli to, o czym Państwo dzisiaj dyskutujecie i się zastanawiacie, czy to jest majątek gminy, czy to jest majątek powiatu, czy to jest majątek mieszkańców, czy za to odpowiada burmistrz, czy rada, czy każdy z osobna, czy wszyscy razem. Tak naprawdę jest to majątek po prostu Polaków, naszego kraju. Tak samo trudno rozdzielić, czy pacjent, mieszkaniec gminy jest też przecież mieszkańcem powiatu. Po prostu pomieszanie tego wszystkiego, tej całej administracji powoduje to, że my tracimy całą masę tutaj czasu, energii i usiłujemy rozwiązać coś, czego naprawdę tutaj nie rozwiążemy z pozycji tego miejsca. Bo mówię, my jeszcze jesteśmy specyfiką regionu, gdzie nie możemy konkurować i w taki sam sposób zabiegać o środki i fundusze, choćby w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak szpitale w wielkich miastach. Taki sam sposób rozliczania świadczeń na poziomie takich małych powiatów, tak słabo zaludnionych i szpitali w dużych miastach, w miastach choćby nawet wojewódzkich, gdzie jest też inny dostęp do kadr. My tutaj lokalnie za te kadry tak naprawdę przepłacamy. Ale o czym ja mam mówić jako dyrektor, jeśli u mnie lekarze przyjeżdżają z Lublina, z Zamościa, z Tomaszowa i ja jestem wdzięczna za to, że oni przyjeżdżają. Bo wykształcona młodzież w kierunku medycznym do Ustrzyk na ogół nie wraca.
a zostają ich rodziny, zostają mieszkańcy, którzy takiej pomocy po prostu oczekują i wymagają. I my jako samorządowcy musimy zabiegać o to, że mamy tak samo konstytucyjne prawo do leczenia, czy mieszkamy w Lutowiskach, w Cisnej, Lesku, Ustrzykach czy Sanoku. My musimy jako samorządowcy zadbać o to, że artykuł 68 Konstytucji jest tak samo ważny i istotny i obowiązuje nas wszystkich, Polaków. Dlatego jeśli tu i teraz możecie Państwo pomóc w jakikolwiek sposób dyrektorowi szpitala, starostwu, tak naprawdę sobie, to przemyślcie na spokojnie, przedyskutujcie jeszcze to, żeby doraźnie znaleźć rozwiązanie, które w chwili obecnej spowoduje to, że szpital będzie spokojnie regulował swoje zobowiązania i czekajmy na te rozwiązania właśnie tego funduszu poręczeniowego dla kredytów, bo nie jesteście Państwo ani odosobnioną gminą, ani powiatem, że nie macie takich zdolności, żeby po prostu tego poręczenia udzielić. I myślę, że to jest taki moment, gdzie ta ochrona zdrowia, która jest tak ważna, może nas wszystkich tutaj zjednoczyć. Nie kłóćmy się, kto jest z jakiego ugrupowania, jakie błędy, na którym poziomie były popełniane, z czego to wynika. Żyjemy tu i teraz i znajdźmy dobre rozwiązania dla szpitala Sanockiego, a podejrzewam, że za jakiś czas będziemy o to samo zabiegać w Lesku i w Ustrzykach. Dziękuję bardzo.